ależ leje. Lecimy z newsami. Czekacie na Spider-Mana 2? Jeśli tak, to świetnie. Choć na Summer Game Fest zabrakło większych nowości odnośnie gry, poznaliśmy wreszcie datę premiery. Nowe przygody Pająko Ludzi zawitają na PS5 już 20 października. Poza tym też ogłoszono edycję kolekcjonerską z figurką, grą w formie kodu do pobrania i steelbookiem. Cena niestety zniechęca. They weren't prepared for me. Ubisoft zapowiedział właśnie Prince of Persia The Lost Crown, platformówkę 2,5D w stylu Metroidvanii, a ta zaoferuje zagadki, baściowo-komiksową oprawę, elementy zręcznościowe, naginanie czasu i przestrzeni oraz nowego księcia w roli głównej, niejakiego Sargona. Premiera już 18 stycznia. Oj, nie na takiego księcia czekaliśmy. Internet po zapowiedzi pełen jest głosów krytyki od fanów starych odsłon. Niektórzy nawet mówią, że Ubisoft zabija wszystkie marki. Łączę się w bólu. Okej, to na poprawę humoru jakaś dobra wiadomość. Kolejna data premiery z Summer Game Fest. Lies of P, ciepło zapowiadający się Souls-like, budzący skojarzenia chociażby z Bloodborne, trafi na pecety, tu na szczęście Steam, oraz duże konsole starszej i nowej generacji już 19 września. Wraz z ujawnieniem daty premiery twórcy poinformowali też o demie, które dostępne jest od wczoraj. Na koniec mamy jeszcze informację o zawartości edycji specjalnej, a tu kosmetyka, jakieś tam duperele oraz dostęp do gry wcześniej o 72 godziny. No, chyba sobie już sprawię prezent urodzinowy. Choć nowe gry z uberpopularnej marki RPG Persona miały ponoć być zapowiedziane na nadchodzącej konferencji Microsoftu, tak już wyciekły za sprawą samych twórców. Mowa tu o taktycznym spin-offie piątki, tak zwanym Persona 5 Tactica oraz o pełnoprawnym remake'u trójki, tak zwanym Persona 3 Reloaded. Grafika jak z nowych odsłon, mam nadzieję, że zachowano zawartość z edycji specjalnej FES i ogromne zaskoczenie, gry na premierę ukażą się w Game Passie i jak na razie nic nie wskazuje na to, by miał trafić na konsolę PlayStation. Troszkę płaczę. Swear. IV. Do solemnly swear. W wyniku błędu w sklepie GOGA na chwilę pojawia się na nim karta produktu dodatku do Cyberpunka. Phantom Liberty zostało tu wycenione na około 134 zł, co zdaje się być sensowną ceną za duże rozszerzenie. Niestety, nadal nic nie wiemy o dacie premiery, ale tą pewnie poznamy lada chwilę na kolejnych pokazach gier w Los Angeles. Edgerunnerzy, uzbrojcie się jeszcze w odrobinkę cierpliwości. I co? Nadal leje? No nic, zostajemy w domu i odpalamy Zeldę. Miłego weekendu, kochani.